Serdecznie witam Państwa i wyznać muszę na wstępie, można obnażyć pana Kononowicza jak wy ci k***a zobaczysz! Dzień dobry. Kto to przyjechał do nas ze sprawą zwłoki? I ja zająłem się tematem pana Krzysztofa Kononowicza. Podoba mi się, w jakim świetle jest stawiany Białystok. Dom Kononowicza to jest melina, brud, warunki uwłaczające człowieczeństwo, w jakich on żyje, gnijące jedzenie na stole, pończochy, walające, co tam widzimy, co tam jest? Walające się śmieci. Społeczność, która ogląda pana Kononowicza, bardzo często go humanizuje. A moje miasto, a moje życie to... Podobno pan prowadził kampanię wyborczą. Kandydował. On powiedział, że niczego nie będzie. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Tak naprawdę to jest zmanipulowane przez media, bo on powiedział, niczego nie będzie, w domyśle niczego. Ludzie go pokochali, tak? A czy to jest wartość? Zresztą te kabarety, nie wiem czy pani zauważyła, nagle zaczęły nosić sweterki. Czy gdyby pan Kononowicz wygrał wybory, kiedy pan to koordynował, tak, czy pan byłby dumny z takiego prezydenta Białegostoku? Oczywiście, że tak. Dumny bym był, gdybyśmy wygrali. Pan poważnie mówi? Człowiek, a jak? Który potrafi przez miesiąc czasu się nie myć i chodzić w tych samych ubraniach, co widać w internecie? Ja nie wiem, czy wy takich rzeczy nie robicie. Ja nie mam pojęcia, jak was nie znam. Człowiekiem w sieci, jak go wykorzystują, co pan o tym sądzi? Ja sądzę, że to on wykorzystuje. Raczej tak, to on jest taki bystry? On jest bardzo bystry. Nas wszystkich kupi i sprzeda dwa razy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Witam. Witam pana. Pan dojechał jednak, mimo że uważaliśmy, że to jest zbytek narażania pana, który ma pewną chorobę. Nie chcieliśmy pana narażać, ale opiekun pana przywiózł na swoje ryzyko. Panie redaktor, to nie opiekun, tylko ja, to mój kierowca jest. I gdzie trzeba, to mnie wozi. Panie redaktor, przepraszam bardzo. Przepraszam pana. Że tu pani Elżbieto Jaworowicz. Dziękuję tak panu, że pan mówić, pamięta mnie. Że tu zaprosiła Czubków. Czubek pierwszy, Czubek drugi. A dlaczego siedzi. Oni są, dlatego, pan tak brzydko panie redaktor, że oni nic nie umieli w Białymstoku zrobić. Żeby nie ja, pani Jaworowicz, to by drogi w Białymstoku były marne. Tak jest! Jakie drogi mamy? A jako osoba, która oskarżyłem publicznie w internecie... Pan musi potwierdzić, że pan Krzysztof jest zwierzęciem politycznym. Tak, tak. Od czego pan zaczął w ogóle? Przegraliście jednak kampanię. Trzy chyba. Wygraliśmy kampanię, że dzisiaj jesteśmy tu w studiu i cała Polska nas tu ogląda. Znana twarz i to jest przepustka do wieczności, do historii. Pora umierać. Pan marzy o sławie innej niż w kościele. Dlaczego? Może nie o sławie, ale chęć, niekoniecznie o sławie, ale chęć pokazania, halo, to ja jestem częścią społeczeństwa. A to jest tak ważne wiedzieć, że to ja, nie anonimowy człowiek z tak zwanej prowincji, tylko pan. Chciałem po prostu tutaj być jako jeden z nich tutaj, ponieważ... Zaistnieć. Również. Żeby ten pan wystąpił, jak ładnie, nie mamy tylko teraz instrumentu do gry, mamy, bo ja chciałem wziąć. Mamy. Proszę puścić nam kawałek tego, jak pan gra. Bardzo proszę. W kościele, tak. To jego śpiewanie. To powinna młodzież oglądać. Zagrał. Wielu rodziców miało dzieci do pierwszej komunii. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Bardzo ważny komentarz. Zbliżam się wiele tej pokory i niskości, daj Boże. Całe szczęście, że pojawił się ten program. Naprawdę, panie Elżbieto.